Halo, cześć, witajcie, z tej strony Evron, a tu kolejny odcinek z Fortnite. Słuchajcie, dzisiaj przerobimy sobie update, który wyszedł wczoraj, ale słuchajcie, dzisiaj wszystko odcinek, mam nadzieję, że nie będziecie zamieśli za ten jeden dzień obsuwy, ale dzisiaj, słuchajcie, ogarnimy sobie wszystkie Star Warsowe rzeczy, ponieważ do gry powrócił miecz świetlny oraz taki fajny automacik, którym sobie dzisiaj zagramy. No, gierka naprawdę spocona i w sumie cała gra na Tilted, a nie na bydajakim Tilted, na rozwalonym Tilted, ponieważ cała miejscówka Tilted Tower została rozwalona całkowicie przez event. Także dzisiaj sobie to wszystko ogarniemy, tak naprawdę chyba wszystkie zmiany w jednym odcinku sobie ogarniemy, więc taki dosyć informatywny odcinek. No, oprócz tego też fajna gierka, także mam nadzieję, że wam się spodoba. No, ale oczywiście przed samym odcinkiem zróbmy sobie Star Warsowy przegląd sklepu. No i przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, a teraz z okazji Star Warsów całkiem fajne rzeczy są, no to oczywiście przypominam o kodzie Evron w sklepie Fortnite. No i słuchajcie, zobaczcie, co mamy w sklepie ciekawego. Oczywiście na samej górze mamy wszystkie Star Warsowe rzeczy, no bo oczywiście teraz jest ten May the 4th, no nie? Ten 4 maja mamy nawet dzisiaj, więc dzisiaj, słuchajcie, mamy Kylo Rena. No Kylo Ren, fajny skinek, no nie? W ogóle z tego, co widzę, to chyba nie mam ustawień ultra, więc sobie to szybko naprawimy, no bo wszystko musi wyglądać epicko, prawda? Oprócz tego mamy tutaj ten cały bundle Rise of the Skywalker, czyli mamy Rey, mamy Fina oraz mamy Sith Troopera, taki fajny truperek czerwony. Tutaj mamy te wszystkie skiny osobno. Ja tu widzę, że mam cały zestaw zrobiony. No nie ukrywam, że Star Warsy całkiem spoczko są, no nie? Więc można sobie poogarniać. Jakieś różne lotnie, jakieś różne rzeczy. Oprócz tego, czy Fennec Shand był? Ty, nie mam pojęcia, ale są, nie, chyba były te skinki, prawda? One zostały wypuszczone Chapter 3 Season 1. A, okej. Ty, nawet nie pamiętam, Boba Fett na pewno, był to na pewno. Oprócz tego, słuchajcie, mamy Panna Bloom, mamy Pani Misię Różową. Jezu, Pani Misię, pamiętam, jak to Ernest mówił. Ernest, piękny YouTuber. Tak czy inaczej, tutaj dalej mamy Panią Chun-Li. Mamy oczywiście też Sakurę, także kilka fajnych damskich skinków. Tutaj mamy Street Fightera, więc kolejne skinki w sklepie. Jezu, strasznie duży ten sklep, no nie? No i mamy tą panią Brighty, także sklep ogromny. A ja już, słuchajcie, was zapraszam na przegląd najnowszej aktualizacji. Miłego oglądania. Widzowie, update Fortnite, tak jak zresztą ostatnio mówiliśmy, dzień dobry kolego, witam serdecznie, niestety to jest moja pompka. Update, który będzie wprowadzał itemy ze Star Warsów, no nie, więc już mamy, słuchajcie, kilka rzeczy. Jezu, strasznie ta gra mi teraz zlagowała, to może dlatego, że to jest mój pierwszy landing po update'cie. No słuchajcie, gierka, która wprowadza rzeczy Star Warsowe, oprócz tego zniszczyła całkowicie Tilted, boże, jak ta miejscówka jest smutna. Słuchajcie, podlecę do nich armatą, bo widzę, że tutaj się ktoś bije. Dzień dobry, witam pana. No niestety, ale ta pompa jest za mocna. No i kilka też Star Warsowych przedmiotów, które sobie dzisiaj przetestujemy. No słuchajcie, miecze świetlne, wiadomo. Ja miecze świetlne myślałem, żeby przetestować sobie, słuchajcie, w trybie bez budowania. Dzień dobry, witam serdecznie. Boże, jaki tu jest dym. Tam jeszcze słyszę kolejnego typa. Dzień dobry. Chyba do niego będę musiał podejść sobie, no nie? Bo tutaj widzę, że wszyscy polecieli na Tilted, a Tilted zostało, słuchajcie, zniszczone. Więc delikatny przypał. Nie, no ty, chłopie, masz tak po białym, że jest po prostu niesamowite. Ja chyba sobie po prostu do niego zdriftuję, no nie? Tutaj jest dużo, dużo leczenia, dużo przemieszczania się. Help the seven reclaim Tilted Towers. Nie ma problemu. Tilted Towers jest rozwalone. Tutaj nie ma czego odzyskiwać. Cześć, dzień dobry. Że kolega tutaj całkowicie odklejony. On nie wie, co się dzieje, ale w sumie za dużo tutaj nie słychać, bo jest wszędzie walka. Cześć, dzień dobry. Mój Boże, ile tu jest osób na starcie? Dobra, tu jeszcze w ogóle dwie osoby budują. Ja za dużo matsów nie mam. To jest troszeczkę problem. Tak zwana problematyczna sytuacja. Koleś do mnie wskakuje? Chyba tak. Kolego, czy ja mam do ciebie zejść? Gdzieś tutaj chyba przeszedł, no nie? Tak, przeszedł tutaj. Dzień dobry. 100 obrażeń, koleś leży. I jeszcze powinniśmy mieć jednego typa, no nie? W tych tutaj budowlach. Weźmy sobie tutaj wszystko. No ogólnie, słuchajcie, miecze świetne. Wydaje mi się... Jezu, ktoś do mnie strzela z blipa. To jest niedobra sytuacja. Nie mam za dużo matsów, żeby się zabudować. Dojechałbym tego typa, bo tutaj widzę, że to jest wszystko rozwalone. Zobaczcie na minimapę. Czego on do mnie strzela? Ty chłop, jest strzela z jakiegoś działka Star Warsowego. Dzisiaj sobie to działko możemy przetestować. Cześć kolego, witam. Niestety masz giga pecha i tutaj mamy kolejnego. Ty co jest? To chyba będzie najszybsze 7 fragów w moim życiu. Dopiero grę zacząłem, jeszcze się nie skończyłem, widać, z widzami. A tutaj już mamy kolejną walkę. Uważajmy, kolego. IO Guards eliminated the 7 win. Okej, okay, dobra, czyli wygraliśmy walkę, pokczam. Ja za dużo nie zrobiłem, witam serdecznie. Dziękuję, Samoking. On miał, proszę bardzo, on miał miecz świetny. Nie, miecz świetny sobie chyba zostawimy, słuchajcie, na... tak, wiecie, na ten odcinek z brakiem budowania. No bo wiecie, miecze świetlne już w budowaniu widzieliśmy, no nie? One są spoko, w sensie miecze świetlne są okej, ale wiecie, jednak na blisko pompka jest na pewno dużo lepsza. Ja bym chciał sobie przetestować ten gun, wiecie, ten laserowy. Nie wiem, czy już go wcześniej gdzieś widziałem, w sensie w tej grze, ale wiem, że są takie, no nie? Takie mityczne, które chyba strzela bez żadnego limitu, no nie? Może sobie go zaraz znajdziemy?
Boże, to Tilted Towers, tak bardzo zniszczone. Tu co drugiego budynku normalnie nie ma, jest strasznie zbombardowane. Ale czy to oznacza, że Tilted Towers już nie zobaczymy normalnie w tym rozdziale? Czy to był tylko taki bait na jeden sezon? Bo przypomnę, słuchajcie, że Tilted Towers już kilka razy zostało niszczone, przebudowane. Ostatnio jak zostało zniszczone, to już niestety Tilted nie zobaczyliśmy. Kolego, no rozjechałem cię, let's face it. O, tutaj jest to działko, no właśnie, o tym działku mówiłem, słuchajcie, że jest nieskończone i jest mityczne, więc możemy sobie zobaczyć, jak wygląda. Tak jak mówię, miecze świetne sobie zostawimy na odcinek bez budowania, bo no zbudowanie już widzieliśmy, no nie? Nie wiem, czy widzieliśmy już to działko? Tak czy inaczej, no, słuchajcie, Tilted Towers nie za bardzo tutaj żyje. A tu każdy chodzi z tym działkiem. Chyba faktycznie to działko jest jakieś troszeczkę używane. Boże, jak zmasakrowali moje Tilted. Nic tu nie ma. Dobra, mamy 8 fragów, polećmy sobie po kolejne. Za bardzo nie wiem, gdzie iść, bo Tilted Towers jest dosłownie w środku strefy. Więc ludzie tu chyba powinni mniej więcej chodzić. Dzień dobry, kolego, witam. Czy ty chciałbyś dostać ode mnie? O mój Boże, chłop wskoczył, dostał za 115. Oj, kolego, delikatny chyba peszek będzie. Ja sobie na spokojnie przeładuję pompę. Go w ogóle chyba mogę skolapsować. Nie wiem, czy nie będzie dużo kolapsowania. Nie będzie dużo kolapsowania. Zrobimy tak. Okej, typie, słuchaj mnie. W tym momencie ty się nie będziesz leczył. Jak ja tutaj cię normalnie... Nie wiem, ja mogłem się po prostu zbuildfightować. Zawsze wpadam na pomysły, żeby kogoś skolapsować, a potem się okazuje, że po prostu, nie wiem, budowla jest na ty... Tak się trzyma, że... Po prostu nie ma co się bawić. Wiecie, zawsze build fightowanie, zawsze można kogoś skolapsować jakoś fajnie. Ludzie zwykle, którzy się tak zabudowują bez myśli, wiecie, oni nawet nie patrzą, że są kolapsowani. To jest zawsze taka satysfakcja, ktoś się tak mega buduje do góry i po prostu nagle spada, nie? To jest coś pięknego. Dobra, 9 fragów jest w porządku. Polećmy sobie po kolejnych. O mój Boże, czy to bus bojowy jedzie? Ty, co chłop robi? Chłop sobie po prostu staje. Ja nie ukrywam, że Erwin Driver Knuckles się tutaj troszeczkę uruchomił. Czy ja tego chłopa mogę w ogóle przebić? On sobie wysiadł. Okej, bo to jest tak, kurczę, zawalone. O nie, spokojnie. To ja bym go w sumie mógł wyjaśnić z góry, no nie? To było chyba łatwiejsze dla mnie, bo te działka chyba aż tak do góry nie strzelają, no nie? Nie, chłop, okej, ewidentnie strzelają, jak jest tak ustawiony bus. Chłopie, czy on mnie widzi? Nie, on widzi mój samochód. Nie, kolego, nie, on nie widzi mojego samochodu. To co on normalnie tutaj? Czy on ma jakiegoś, ej, wall hacka jakiegoś? Ty, kolego. Ja cię walnę od góry. Od góry to był chyba dobry, to był chyba dobry pomysł. Siema, dzień dobry, przejdziemy sobie tak. A o gardzie? Nie przejmuj się, no ja sobie tutaj tylko przejdę. Przejdziemy sobie tędy. I będziemy mieli tego chłopa mniej więcej na tacy. Na taccy. Kolego. Czy to w ogóle, to jest bardzo niecelne, no nie? Miałem na nim kropkę. I chłop mnie dostawał. Delikatna lipa. Kurde, zjechałbym po prostu do niego. Na siłę chcę przetestować to działko, bo ja mógł styrolkować już do niego i go z pompy wycisnąć. Okej, dostał 2x60. Znaczy 2x30. To jest trochę słaba broń, chat, powiedzmy sobie szczerze. Nie chcę być niemiły, ale to nie strzela jakoś mega szybko, jest dosyć wolne. Chyba po prostu trzeba chłopa wycisnąć naturalnym sposobem. Jest, jakbym tylko trafił. Typie, błagam cię. On się będzie teraz przesiadał. Ja się mogę rozwalić tego busa, nie ma problemu. O kurde, spokojnie. Teraz ja sobie wejdę do busa, dobra, spokojnie. Musimy to uspokoić. Uspokoić tą sytuację. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Koleś jest w ogóle pode mną. Chłopie, siedziałeś w busie i teraz nie chcesz się ze mną strzelać. Nie chcesz się ze mną bić. Ja ci mogę rozwalić tego busa, okej? Okay? Czy chłop naprawdę znowu wsiadł do busa? Dzień dobry, ja mogę wsiąść i ci go rozwalić. No, masz pecha. Nie mogę. Gonitwa z chłopem w busie, nie? Dobra, koleś, słuchaj, rozwalę ci tego busa, to już przynajmniej nie będziesz do niego wsiadał, co? Ten bus nie ma za dużo HP. Ja sobie go troszeczkę obiję, nie mam ammo. On mi też rozwala tego busa, ty stary, be my guest, naprawdę. Ja chciałem to zrobić, ja się domagałem, stary, tego, żeby to zrobić. Dobra, przejdziemy sobie. Tak, czy ty użyłeś launchpada? NPC-ty w ogóle tańczą. One świętują zwycięstwo. Niestety kolega, Jezu, ja myślałem, że on się launchpadował jakoś dalej, on jest tutaj. Dobra, kolego, posłuchaj mnie. Nie, błagam cię. Dostałeś heada. Ty masz zero. Sumaria, to chyba nawet nie dolatuje. Dobra. Czemu wleciałem bokiem? Wleciałem dosłownie tak jak on. Czy ja mogę nie być po prostu przez tą grę traktowany z góry? I chłop sobie odjechał. Ja nie mogę. Cóż za piękna walka po nic. Dobra, kolej, słuchaj. Muszę wsiąść do ciebie, okej? Okay? Ty widzę, że chyba nie orientujesz się, że ja jestem tutaj. Więc ja sobie delikatnie wsiądę. Dzień dobry, witam. O, niestety kolego, masz pecha. FNC jest replays, okej. Ty no, wyjeżdżam z Tilted Towers.
I jesteśmy, słuchajcie, w top 10, więc jest to ewidentnie po update'cie taka szybka gierka. No ale niestety, kurczę, nie wiem czy to, w sensie nie mogę narzekać na Tilted, no bo 10 fragów to jest dobrze, ale to Tilted jest teraz strasznie puste, nie wiem czy by nie lecieć teraz na miejscówkę, która ma safe, no nie, bo ta miejscówka, ta grota, jest mega fajna. Ogólnie, Jezus, tak się cieszę, że są te turnieje teraz bez budowania, bo oczywiście budowanie jest spoko, żeby sobie pograć, ale wiecie, bez budowania jednak to jest ten tryb turniejów, który mi się mega podobają, no, słuchajcie, Europa top 5, ostatnio top 4, to teraz wypadałoby chyba top 3, co? O mój Boże, czy tu się chłopy biją? Ty, ja myślałem, że chłop się bije z mieczem świetnym. Okej, zrobiłem fraga z tej broni, to chyba już nie muszę z nią grać. Byłem wam szczerze, że tak chciałem przetestować broń, przynajmniej z jednego fraga z niej zrobić. O mój Boże, wjechałem chłopowi, jak już się zabudowywał. Troszeczkę peszek. Nie, no, to były dobre fragi, to były bardzo ładne fragi. Ale już chyba z tą bronią widzowie grać nie będziemy musieli, bo to chyba ma każdy jakby ten ochroniarz Star Warsowy. W sensie tą broń ma co drugi mój oponent. I ona, no to tak po prostu strzela 30, 30, 30, 30. To już lepiej chyba z SMG, no nie? Kogoś wyjaśnić albo z pompy. Więc tutaj akurat chyba nie będziemy jej używać jakoś częściej. Ale zobaczymy zaraz. Zobaczymy zaraz. Tutaj niestety chłop się schował. On coś zabudowuje się. O dobra, on wychodzi sobie. 26, a w ogóle w tym update'cie chyba te drumguny, tramshotguny, no nie? Zostały jakoś tam znerfione, ale ja tym w sumie jakoś mega nie grałem. Mi się mega podoba ta pompa, więc tą pompką będziemy sobie na pewno grać. No niestety kolega, ale zostałeś ponad 100. Oj, chyba kolega był trochę w szoku, ile dostał. Dzień dobry. Jezu, myślałem, że jest wyżej, a to była statuetka z daleka, o mój Boże. Chłop ma takiego... Okej, dobra, delikatnie. No i widzicie, to jest właśnie ten problem. Kiedy śmieje się z oponenta i nagle się okazuje, że chłop mnie normalnie wyjaśnia. Czy ja go mogę zbejtować na leczenie się? Nie, chłop jest w ogóle jakiś... Siema, dzień dobry. Chłop się też poszedł... Czy ty masz laga? Ty, chłopa wywaliło chyba. Co, on stanął sobie po prostu. Może go mama normalnie zawołała. Nie mam pojęcia, po prostu. Chłop nic nie robił, nie ma problemu. O mój Boże, też miałem powiedzieć, a kto to za tym drzewkiem siedzi? A to chyba mój gigantycznie dobry aim w takim razie jest za tym drzewkiem, bo chłop dostał dosłownie chyba każdym pociskiem z tego SMG. Nie, kolego, no nie wychodź, proszę. Bądźmy kolegami. Tak się zesprejowałem, że już wypada. I ty, chłopie, wsiadasz w wielkiego battlebusa, który ma miliard HP. Nie mogę po prostu. Ja po prostu nie mogę. Na szczęście tutaj za dużo osób już w tym lobby nie zostało. Widzę kolejnego. Ja może tego chłopa z battlebusa na razie sobie odpuszczę. Cześć. Dzień dobry. Nie wsiadaj. Ja tu widzę kolejnego busa. Nie, 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 stary, nie wsiadaj, błagam. Dziękuję ci, Jezu, jak ja ci bardzo dziękuję. O Boże, dobra, 3 osoby mi zostały. To jest dobry wynik, to jest dobry wynik, nie ma problemu. Dobra, fantastycznie, przeładujmy sobie wszystko. Weźmy sobie tutaj potrzebne rzeczy. Dużo mam teraz maców, więc zgidanie to czołg, nie bus, Boże. Już myślałem, że chłop ma kolejnego busa. Tutaj normalnie jest zaparkowany, ale nie. Dobra, mamy w razie czego lifta, więc jest git, możemy sobie jakąś szybką rotację zrobić. No, jeszcze 3 osoby, to nie chcę się bić z tym chłopem w busie. Mam złe wspomnienia z ostatniego czasu. Ale no chyba będzie trzeba. Choć nawet z kimś bije, więc można to wykorzystać. Halo, przepraszam, o, chłop się wyjaśnił. O, to niedobrze, bo chciałem wyjaśnić wszystkich. Nie wchodź do busa, nie wchodź typie do busa, dziękuję ci. Wyjedź z tego krzaka i nie wchodź do busa. Ja sobie nim trochę odjadę, dziękuję bardzo. Nie, 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 nie. Dziękuję, o. Jak dobrze się złożyło. Ty, no powiem wam szczerze, że tak, no ta nowa aktualizacja jak na razie rozwaliła nam Tilted i wprowadziła nam lightsabery. Lightsabery na takim MMR-ze nie wiem, czy będą za dobre, aczkolwiek przedostawam je bez budowania, a póki co ten automacik, no jest taki, jest okej, okay, w sensie on nie ma ammo, no nie? W sensie, wiecie, ma nieskończoną ilość ammo, więc może być spoko. Kolego, widziałem cię za tym budynkiem w razie czego, nie wiem czego oczekujesz tutaj ode mnie, ale widziałem cię. Cześć. Jezu, czy ja powinienem mu oddać wina? Może ja powinienem zacząć oddawać winy, bo ten chłop akurat wygląda jak taki... A, dobra, okej, okay. I chłop już się zabudowuje. No nie mogę. Jakbyś udawał widzu Bambiczka, znaczy widzu. Dlaczego mówię o nim widzu? Nie wiadomo, czy jest widzem. Raczej nie, mała szansa, no nie? Że akurat taki losowy gracz byłby widzem. Cześć. Dzień dobry. No i proszę bardzo, czat, 16 fragów win po update'cie. Sorki, że dzień później przysłał update, ale nie ukrywam, że po update'cie. Miałem trochę spanko, więc sobie stwierdziłem, że sobie nagram wieczorkiem. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo, czat, za dzisiaj. 16 fragów jest okej. Trzymajcie się do następnego. Cześć!